Cześć, witajcie. Dzień dobry. Zima i spadające płatki śniegu zainspirowały mnie, by je wykorzystać jako ilustrację do wytłumaczenia definicji szeregu geometrycznego. Płatek śniegu z punktu widzenia matematyka to fraktal. Spróbujmy go narysować. Rysujemy najpierw trójkąt równoboczny o boku długości a. Każdy z jego boków podzieliłem na trzy równe części. Następnie dokładamy na każdym z boków w jego środkowej części trójkąt równoboczny o boku, jak myślicie, 1/3 a. Powstała figura przypomina gwiazdkę. W kolejnym kroku powtarzamy powyższą operację na każdym boku powstałej figury. Ja już nie mam wątpliwości, że jest to płatek śniegu. Zastanówmy się teraz, ile boków będzie miała nasza figura. Konstrukcję rozpoczęliśmy od narysowania trójkąta. Były to trzy boki długości a. Po pierwszej operacji otrzymaliśmy figurę, która miała 12 boków. Każdy z nich miał długość 1/3 a. Następnie pojawia się figura, która ma 48 boków. Każdy z jej boków ma długość 1/9 a. Tak możemy powtarzać tą operację nieskończenie wiele razy. Liczba boków naszej figury będzie zwiększać się 4 razy przy każdym jej podziale, a długości boków będą zmniejszały się 3-krotnie przy każdym jej podziale. Dlatego obwód płatka śniegu możemy zapisać 3 razy 4 do n razy 1/3 do potęgi n. Przy n dążącym do nieskończoności ciąg 3 razy 4/3 do n dąży do nieskończoności, co zapisujemy limes przy n dążącym do nieskończoności równa się nieskończoność. Dlatego obwód płatka śniegu ma nieskończoną długość. Spróbujmy obliczyć pole powierzchni płatka śniegu. Załóżmy, że nasz trójkąt będący podstawą tworzącego się płatka śniegu ma bok długości 1. Wtedy pole powierzchni tego trójkąta to pierwiastek z 3 przez 4. Do pola płatka śniegu dopisuję pierwiastek z 3 przez 4. W pierwszym etapie dorzuciliśmy 3 trójkąty równoboczne. Każdy z nich o boku długości 1/3 a. Korzystając z podobieństwa trójkątów, stwierdzamy, że każdy z nich ma pole 9 razy mniejsze od pola powierzchni poprzedniego trójkąta. Tu jest 9 razy mniej. 9 razy mniej. Więc pole powierzchni tych trzech dorysowanych trójkątów to jest 3 razy 1/9 poprzedniej wartości, czyli razy pierwiastek z 3 przez 4. Dodać. W następnym etapie ilość boków jest 4 razy większa. Boków jest 4 razy więcej, więc dorysowanych trójkątów też powinno być 4 razy więcej. Policzmy.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dorysowałem 12 trójkątów równobocznych, każdy z nich o boku 1/9 A. Dlatego pole dorysowanych trójkątów to 3 razy, jest ich 4 razy więcej i każdy z nich ma pole 9 razy mniejsze od pola powierzchni poprzednio dorysowanych trójkątów, czyli razy 1/9 pierwiastek z 3 przez 4. Przy następnym podziale trójkątów będzie 4 razy więcej i będą one miały pole 9 razy mniejsze. Dlatego możemy dodać 3 razy 4 kwadrat razy 1/9 do kwadratu i razy 1/9 pierwiastek z 3 przez 4. Dodać. Postępując tak nieskończenie wiele razy, przy n-tym podziale pole powierzchni dorysowanych trójkątów to 3 razy 4 do n razy 1/9 do n razy 1/9 razy pierwiastek z 3 przez 4. Podkreślona suma jest sumą nieskończenie wielu wyrazów ciągu geometrycznego. Taką sumę Sn liczymy wzorem a1 plus a2 plus kropeczki, kropeczki plus an. I wiemy to z lekcji, że jest to a1 razy 1 minus q do n przez 1 minus q. Iloraz w naszym ciągu to 4/9. Iloraz w naszym ciągu geometrycznym to 4/9. Zatem ta suma Sn to 3 razy 1/9 razy pierwiastek z 3 przez 4 razy 1 odjąć 4/9 do n przez 1 odjąć 4/9. Przy n dążącym do nieskończoności ten ułamek 4/9 do n dąży nam do zera. Tak się dzieje przy n dążącym do nieskończoności. Wtedy otrzymuję a1, czyli 3 razy 1/9 razy pierwiastek z 3 przez 4 przez 1 minus q, czyli 1 odjąć 4/9. To jest równe 3 pierwiastki z 3 przez 20. 3 pierwiastki z 3 przez 20. I teraz uwaga, jeśli nasz ciąg jest geometryczny, iloraz w tym ciągu jest dodatni i mniejszy od 1, tak jak w naszym konkretnym przykładzie q równa się 4/9, 4/9 jest mniejsze od 1, to mówimy, że nasza suma jest szeregiem geometrycznym i jest zbieżna zawsze do a1 przez 1 minus q. Ale wróćmy do pola powierzchni płatka śniegu. To jest, jak wiemy, 3 pierwiastki z 3 przez 20. Dodać pominięty pierwiastek z 3 przez 4. Po dodaniu otrzymujemy 2 pierwiastki z 3 przez 5. 2 pierwiastki z 3 przez 5. I takie jest pole powierzchni płatka śniegu. Jak widać, trójkąt równoboczny
stał się punktem wyjścia do obliczenia pola powierzchni tak skomplikowanej figury, jaką jest płatek śniegu. Proste? No pewno, że proste. Proste jak matematyka. Do usłyszenia.